28 raz zagrała orkiestra Jurka Owsiaka. Ta licząca blisko 3 dekady społeczna zbiórka pieniędzy z roku na rok przynosi coraz większe efekty, a zyskują na tym dzieci. Wpływy ze zbiórki zawsze przeznaczane są na doposażenie szpitalnych oddziałów zajmujących się diagnostyką i leczeniem dzieci. Rokrocznie w akcji udział bierze bardzo wielu Suwalczan. Tak było i w tym roku. Wolontariuszy i darczyńców nie brakowało. Tym razem Polacy sfinansują sprzęt potrzebny do wdrożenia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Podczas finału nie brakowało i w Suwałkach licznych atrakcji, a do akcji włączyło się wiele suwalskich instytucji. Były wspólne zabawy, koncerty, licytacje. Nie sposób wszystkiego wymienić. Czekamy teraz na zliczenie wszystkich datków.